W Gdańsku i w całej Polsce pojawiły się takie oto billboardy reklamujące województwo lubelskie. Jest tutaj kilka błędów, chociażby nonszalanckie kadrowanie postaci, ciemne tło i pewne niedociągnięcia, jeśli chodzi o oświetlenie. Czy te błędy zostały tutaj użyte celowo, czy jest to po prostu wybór tańszego fotografa? Ta kampania i ten billboard, ta kreacja jest nieco inna niż te wcześniejsze. Mam tutaj na myśli taki billboard lubelskie. To jest taka wizja idealistyczna. Natomiast ten billboard jest zupełnie inny. Ma po prostu taką zupełnie inną energię, zupełnie inną jakość. I moje pytanie wstępne jest takie właśnie, skąd ta zmiana właśnie z takiego wyidealizowanego świata do takiego bardziej życiowego, nazwijmy to, chociaż nie pozbawionego tu błędów, że tak powiem, takich merytorycznych, ale o tym za chwilę chciałbym zapytać. Znaczy, na początku chciałbym zaznaczyć, że kampania na chwilę lub na dłużej, ta, która była pana wspomniana, lub lubelskie, była bardziej kampania o charakterze turystycznym. Natomiast kampania Siła jest w nas ma aspekt bardziej gospodarczy. Tak naprawdę siłą całej gospodarki województwa lubelskiego nie są fabryki, nie są tereny inwestycyjne, ale po prostu ta siła tkwi w ludziach, którzy za tym wszystkim stoją. Punktem wyjścia do tej kampanii była autentyczna energia, która tkwi w mieszkańcach województwa lubelskiego i wszystkie trzy kreacje billboardowe, które pokazywaliśmy w Polsce, nie są sztucznie stworzone, tylko rzeczywiście ta dziewczyna, która z koszem jabłek, to jest naprawdę dziewczyna studentka, która w sezonie wakacyjnym dorabia sobie i zbiera jabłka. Ten człowiek w laboratorium to jest pan profesor z Uniwersytetu Medycznego, który pracuje w katedrze genetyki, natomiast ten szlifer rzeczywiście jest autentycznym pracownikiem jednej z lubelskich fabryk. Tutaj też chciałbym zwrócić uwagę nie tylko na sam przekaz taki bezpośredni, ale to też, co stoi za kampanią, czyli autentyczność. Czyli rozumiem, to wszystko było w zasadzie nawet można było, powiedzmy sobie, założyć, że godzimy się na pewne właśnie odejście od tego idealizmu, na pewne niedociągnięcia kosztem tej autentyczności, tej energii, która bije z tych zdjęć. Bo mamy tutaj na przykład ręka, która jest pionowo, prawda, która nie jest zbyt dobrze tu umiejscowiona. Mamy jakąś tu czarną przestrzeń, gdzie tutaj uratował napis "Siła jest w nas", ale w zasadzie już chyba pan odpowiedział na to, że te pewne kompromisy tutaj wizualne są jakby to, że tak powiem, zyskuje na tym ta autentyczność. Już drugi raz zdarzyło nam się robić kampanię w trakcie kampanii wyborczej, więc mam nadzieję, że chociaż kilka osób na arenie polskiej uznało, że jest to przyjemny przerywnik od zamieszania politycznego. Ta kampania promująca lubelskie jest bardzo żywiołowa, natomiast jest tutaj kilka błędów. Jak to oceniasz? Jakbyś to skomentował? Pierwszy taki ogólny wniosek, który wydaje mi się, że tutaj wnikając bardziej w elementy, z których on się składa, to jest taki, że troszeczkę ten żywioł mimo wszystko jest lekko śmietnikowy i obniża ekspresję przekazu i poszczególnych zdjęć i co za tym idzie być może całej kampanii. Pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy, jeszcze nie wnikając w samo zdjęcie, bo my tutaj jako fotografowie skupimy się na zdjęciu, to są elementy graficzne, które występują na billboardzie, w których już widzę jakąś niekonsekwencję. Nie jest jeszcze tak źle, bo są jak gdyby trzy główne elementy graficzne. Jest logo regionu, podejrzewam, jest hasło krótkie, 3-4-wyrazowe i jest postać, element zdjęcia, która ewidentnie właśnie jest jak gdyby trzecim elementem tego billboardu. Nie ma tych elementów za dużo, ale teraz jeśli byśmy próbowali pogrupować, które treści są najważniejsze, to zaczynamy mieć kłopot, bo tam logo lubelskie jest dodatkowo jakieś takie podhasło "Smakuj życie" i zaraz pod tym mamy hasło czcionką podobną jak lubelskie "Siła jest w nas". Taki tradycyjny odbiorca billboardów, a zauważmy, że billboardy są głównie ustawiane na takich szlakach komunikacyjnych
jednak samochodowych przede wszystkim, nie będzie miał szansy odczytać tych wszystkich haseł literowych. Tu jest właśnie już troszeczkę za dużo tych elementów tego naszego billboardu. Z tego co wiem, to kampania miała promować nie właśnie region, bo ta wcześniejsza kampania z tą dziewczyną, która siedzi na trawie ze skrzyżowanymi nogami, siedzi po turecku, miała być właśnie taką kampanią, która ma promować region, natomiast ta kampania miała promować ludzi, konkretnych po prostu ludzi. To też jest konkretna osoba, to nie jest modelka, to jest konkretna osoba i właśnie to hasło "siła jest w nas", to miało być właśnie tym głównym motorem napędowym, nie lubelskie, ponieważ cała wcześniejsza kampania miała być właśnie poświęcona temu. Hasło "siła jest w nas", no jest dobre do promocji ludzi. Przejdźmy może do samego zdjęcia, bo to dla nas jest dość ważna sprawa. Pierwsza taka rzecz, która mi się rzuca w oczy, to jest światło na tym zdjęciu. Światło zdecydowanie, powiedziałbym, że nie jest tak zwanym poprawnym w sensie akademickim oświetleniem postaci. Tak jak powiedziałem wcześniej, billboardy kojarzą mi się właśnie z umieszczeniem na trasach samochodów. Mi się tutaj ten styl oświetleniowy kojarzy właśnie z oświetleniem postaci przez reflektory samochodu. Stąd też w dobrych proporcjach, to znaczy w takich odpowiednich dla tej sytuacji proporcjach miesza się właśnie energia światła z nieba, gdzie widzimy też taką nawet na policzku kontrę niebieską od światła z nieba. No i z drugiej strony w obrębie samej postaci dominująca żółć jako składowa tego światła. Więc tutaj wydaje mi się, że ten zamysł jakiejś takiej spontaniczności w zakresie doboru światła, on się tutaj pasował projektowo. Co byś powiedział o kompozycji, o ułożeniu, o po prostu pozie tej dziewczyny, Michał? Pierwsza rzecz to, no wiadomo, jak to zazwyczaj się komponuje, zdjęcia pod billboardy, zostawiona jest no taka część bardziej neutralna treściowo. Mamy po prawej stronie jakąś tam połać właśnie nieba, widzimy drogę, to jest właśnie dobre miejsce do wpasowania elementów loga i elementów typograficznych. A z drugiej strony mamy no tą postać dziewczyny. To, co zauważamy, to jest tak, że ta postać jest taka troszeczkę dość mocno przycięta, ale tutaj nie czepiałbym się tego, bo bardzo często właśnie jakby w takich kadrach panoramicznych, właśnie charakterystycznych dla billboardów, no gdzieś tam coś w tej przestrzeni trzeba odciąć, przyciąć, oczywiście w taki sposób, żeby jednak zostawić i podkreślić, nadać akcent tym elementom najważniejszym w treści takiego zdjęcia. Dla mnie najważniejszą i taką najbardziej pozytywną rzeczą w tym obrazie jest uśmiech. To jest coś, co jest nośnikiem właśnie jakichś takich na pierwszym miejscu pozytywnych treści w tym obrazku. Ale czy ten uśmiech, ten największy pozytyw tutaj wychodzi naprzód? Czy on jest taki pod względem czystej fizjologii patrzenia, czy on jest najbardziej ekspresyjny? Obawiam się, że nie. On jest troszeczkę tutaj przytłumiony przez tą rękę. I ta ręka chyba jest najbardziej niefortunnym elementem w zakomponowaniu tego zdjęcia. Ona jest, no właśnie ma tą taką dużą ekspresję fizjologiczną, czyli taki w miarę regularny, w porównaniu do innych takich posiekanych elementów kompozycji, jest to w miarę regularny kształt, taki jasny pas, dodatkowo bardzo kontrastowo odcinający się od tła. I ja po prostu czuję, że moje oko, zamiast skupiać się na tych najważniejszych elementach przekazu, przeskakuje na tą rękę, a tam nie wiem, czy ten przekaz sensowny jest, a jeśli już doszukiwać się jakiegoś sensu, czy jest pozytywny, bo ja mam wrażenie, że ta ręka mnie troszkę zatrzymuje. Ona jest takim jak gdyby znakiem policjanta, proszę się zatrzymać. Ona jeszcze jest tak przycięta na styku. Tam też się tworzą takie elementy jakichś skosów, skupienia i to też w irytujący sposób tak czuję, że ściąga mój wzrok, odciąga od tego, co w tym zdjęciu powinno być najważniejsze. To jest jeszcze w obrębie tej postaci ważne. No jakimś tym elementem takim są jabłka. Do jabłek w ciągu ostatnich 2 lat, ze względu chociażby na sankcje Rosji, jabłka urosły do jakiegoś takiego właśnie symbolu sprzeciwu, ale symbolu również jakiegoś takiego poradzenia sobie z pewnym kłopotem, a więc tu też jest rzeczywiście, w tych jabłkach jest jak gdyby taka ukryta symboliczna siła, o której mówi hasło. Także te jabłka zdecydowanie w sposób mniej lub bardziej świadomy tutaj na nas projektują tą jakąś fajną, pozytywną energię.
Ale też te jabłka byłyby chyba bardziej wyraziste, tak mi się wydaje, gdyby koszula tej naszej bohaterki nie konkurowała z nimi, chociażby kolorem, czy też wielkością szczegółu, który się w obrębie tej koszuli znajduje. To jabłka troszeczkę giną. Ja pytam tutaj wszystkich użytkowników serwisu Red Focus, żeby sobie zrobili takie ćwiczenie. Wyobrazili sobie, że jesteście zastresowanym kierowcą w ruchu ulicznym i macie bardzo mało czasu i dodatkowo nie do końca pełny komfort obejrzenia i przeanalizowania takiego billboardu i sobie specjalnie utrudnijcie oglądanie tego billboardu, na przykład chociażby przez bardzo mocne zmrużenie oczu. Wtedy dużo rzeczy ginie, a niestety może nie zginie ta ręka. Tak? Ja właśnie w tej chwili oczy mrużę i tą rękę niestety cały czas widzę i ona mnie tak tutaj troszeczkę stosuje. Nie wiem, jaki ostatecznie w mojej głowie, może w warstwie podświadomej zostanie komunikat z tego zdjęcia. Jeszcze zwróciłbym uwagę na perspektywę. Zgodnie z zasadami, której postać tej naszej bohaterki jest przekształcona. Jest tu lekkie właśnie przerysowanie perspektywiczne, ale wydaje mi się, że to dobrze, bo ona tak bardziej wciska się nam w głowę, ta postać. Ona jest blisko i to przerysowanie jak gdyby sprzyja pokazaniu tej bliskości. Wracając jeszcze do aranżacji, czyli do doboru elementów tego zdjęcia, doboru kolorów, fajnie działa to, że włosy są w jakimś ruchu, są takie troszeczkę rozwiane. Nie powiem, że w nieładzie, raczej też one podlegają jakiejś takiej akcji dynamicznej. To jest coś, co też tutaj dodaje tej treści naszej pozytywnej nieco więcej. Czy ta czarna plama, na której jest napis "Siła jest w nas", dobrze jakby była w kolorze jakimś dopełniającym czerwony i niebieski, czy to dobrze jak jest taka czarna plama, która tutaj jest tłem? Wiesz co, tak myślę, że gdyby to był jednak taki dopełniający kolor, to znaczy kolor taki, który miałby być elementem, czy spajającym elementy tego zdjęcia, bo myślę, że to masz na myśli, mówiąc, że to mógłby być na przykład czerwony, obawiam się, że by to zaburzyło jak gdyby taką gradację ważności elementów kompozycyjnych całego tego billboardu. A uważam, że jednak zawsze powinna taka gradacja występować, chociażby po to, żeby umożliwić odbiorcy w jakimś sensownej kolejności czytać ten billboard. Także Myślałem tutaj Michał, o kolorze zielonym. Czy zielony kolor? Chyba to już wprowadziłoby jakiś taki, wiesz, tych elementów to jest i tak za dużo, tak mi się wydaje, na przykład w porównaniu do poprzedniej kampanii i mimo wszystko zawsze będę uważał, że im więcej elementów, tym bardziej osłabiają one komunikat, który powinien ze zdjęcia płynąć, bardziej rozpraszają. Nawet jeśli projektant panował nad tymi elementami, to jednak każdy z nas do każdego z tych elementów wedle swoich doświadczeń dopasowywałby swoje treści i zrobiłby mu się po prostu w głowie śmietnik z takiego zdjęcia. Także wydaje mi się, że tutaj jest dobrze, że tutaj jest i tak wystarczająco duży kontrast, że jest w sposób zdecydowanie łatwy odczytywalne to hasło i wydaje mi się, że to jest rozwiązanie dość dobre. Być może mogłoby rzeczywiście istnieć jakieś inne lepsze rozwiązanie, ale to trzeba byłoby sobie tam, nie wiem, bardziej popróbować. No, ale to już była rola projektanta, twórcy takiego billboardu. Na pytanie, która kampania jest bardziej trafna, ta pierwsza, wcześniejsza z numerem 1, czyli z medytującą modelką, czy kampania numer 2 z autentyczną dziewczyną z jabłkami? Otóż przyszło kilkanaście odpowiedzi. No i 63% respondentów opowiedziało się za kampanią numer 1, czyli dziewczyną medytującą. Natomiast 38% opowiedziało się za kampanią numer 2, czyli dziewczyną z jabłkami. Czyli nie ma tutaj jakiejś miażdżącej przewagi jednej kampanii nad drugą. W pierwszej kampanii mieliśmy taką idyllę, medytację, co nie wszystkim się podobało i niektórzy wskazywali, że nie pasuje to zupełnie do regionu lubelskiego. Natomiast druga kampania miała pewne błędy, niedociągnięcia. Natomiast jednak nie przegrała z Kretesem. Gdyby do tej drugiej kampanii dziewczyny z jabłkami dodać nieco estetyki z pierwszego zdjęcia, no to pewnie byśmy mieli idealną sytuację. Podsumowując, te dwie kampanie miały w moim mniemaniu pozytywny
wpływ i działało w sposób pozytywny na odbiorców, mimo pewnych tutaj niedociągnięć, były to mocne akcenty. Natomiast nie dowiemy się tak naprawdę, jaka jest skuteczność jednej i drugiej kampanii, ile osób jakby zaczyna kojarzyć lubelskie z tymi hasłami, w jaki sposób poprawi się wizerunek województwa lubelskiego, czyli generalnie jaki ta kampania miała efekt, bo to jest tutaj najważniejsze, ponieważ badania musiały być wykonane na dużą skalę, w zasadzie w całej Polsce, ponieważ billboardy były prezentowane w całej Polsce, a także na świecie, bo to jest tylko część kampanii i to są tylko dwa billboardy, czyli jeden billboard z jednej kampanii i jeden billboard z drugiej kampanii, czyli to są też wybrane jakieś tutaj kreacje. Także sytuacja jest bardziej złożona i tak naprawdę właśnie takie duże badanie ogólnopolskie, może nawet światowe, dałoby odpowiedź na to pytanie. Takiego badania chyba tutaj nie będzie i tak naprawdę do końca się nie dowiemy. Niemniej kampania była bardzo pozytywna i mimo pewnych niedopracowań działała w sposób pozytywny na odbiorców.